Cześć, witam Was w Akademii Nicol Bolasa. Jeżeli jesteście ciekawi wydarzeń, które miały miejsce na Rawnice w trakcie najnowszego dodatku War of the Spark, to zapraszam Was na ten materiał. Tym samym wyłamiemy się na moment z podążania chronologicznie za wydarzeniami z Magicowego lore, ale jestem świeżo po przeczytaniu książki i choć mam co do niej mieszane uczucia, to nie mogę się powstrzymać przed opowiedzeniem Wam, co też tam miało miejsce. Powiedzmy sobie najpierw kilka słów o samej książce. Początkowo strasznie się ucieszyłem, kiedy do sieci trafiła informacja, że ten tytuł w ogóle powstanie. Mimo nie najlepszej sławy poprzednich cyklów, dużo bardziej odpowiada mi taka forma niż urywkowe opowiadania publikowane na oficjalnej stronie Wizardów, których momentami zwyczajnie nie dało się czytać. Książka oczywiście nie została wydana w Polsce i musieliśmy ją zamówić z zagranicy. Natomiast muszę przyznać, że trafiła do nas 3 dni po światowej premierze, co uznaję za świetny wynik. Ale książka została wydana w twardej oprawie, natomiast to, co widzicie, to papierowa okładka, która już się zdążyła naderwać. Pod spodem nie ma dosłownie nic. Gra z taką ilością kapitalnych grafik nie doczekała się również żadnej ilustracji w samej książce. Mamy tu jakieś 360 stron tekstu i kilkanaście stron gratisów, podziękowań i innych takich bzdetów. Natomiast mam nieodparte wrażenie, że całość jest sztucznie wydłużona olbrzymich rozmiarów czcionką i dużą ilością pustych przestrzeni między 68 rozdziałami, co sprawia, że mięsa jest tu po prostu bardzo mało. Tyle, że to nie jest tutaj najgorsze. Sam sposób wydania tej pozycji walczy o podium razem z bardzo słabym pisarstwem i potwornie miałką opowieścią i postaciami. Ja jestem związany z Magiciem od prawie 20 lat i cieszy mnie wszystko, co go dotyczy. Trudno mnie więc zniechęcić, ale to było tak fatalnie opowiedziane, że nie dało się tego zrobić gorzej. Gatewatch i wszyscy Planeswalkerzy to banda nastolatków bez żadnej głębi, podejmująca kretyńskie decyzje i im mniej uwagi autor poświęcił konkretnej postaci, tym dla niej lepiej. Taki chociażby Karn został tu zredukowany do roli metalowego mięśnia i chyba lepiej dla niego, że tylko nim pozostał. Mimo bycia jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych przez los postaci. Sama historia jest tak banalna, prostolinijna i bezproblemowa, że ma się wrażenie, jakby cała wojna polegała na spotkaniu przy kawce grupki starych znajomych. Strasznie słabe jest też to, że jeżeli nie znacie postaci, historii, miejsc i wydarzeń z ostatnich kilkusetów, to nie będziecie mieli bladego pojęcia, co się momentami dzieje. No i najważniejsze. Ostateczny efekt wydarzeń opisany w książce w zasadzie niewiele zmienia. W tej historii nie dzieje się prawie nic. Wielka wojna, w której giną same no-name'y, a wszystkie istotne postacie mają otwarte furtki. Dramat. Gdzie ta epicka bitwa, krew, pot, łzy, poświęcenie, cokolwiek? A, no i albo coś bardzo przegapiłem, albo nie rozumiem czemu aż jego znalazł się w secie, bo w tej historii nie ma po nim śladu. Podsumowując moje wrażenia. Dobry ruch z wydaniem książki, ale fatalne wykonanie. Tylko dla super wytrwałych fanów i polecam e-booka, bo szkoda kasy na papier. Co prawda podejrzewam, że to wszystko powstało zanim jeszcze okazało się, że Magic w 2019 roku będzie świętował takie sukcesy, ale błagam Was, Wizardzi, zainwestujcie w książki trochę więcej. Streszczając Wam historię opowiedzianą w książce, mocno zaburzymy chronologię wydarzeń i przenosimy się tysiące lat w przód w stosunku do poprzedniego odcinka. Będziemy powoli wypełniać tę lukę, także zostańcie z nami i śledźcie nasze publikacje, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o postaciach i miejscach, o których zaraz usłyszycie. Już w przyszłym tygodniu na kanale powinno pojawić się omówienie początków wszystkich gildii i układu, jaki między nimi panował. Tymczasem musimy jakoś zacząć i osadzić naszą historię na planie wielkiego miasta Rawniki, rządzonego przez 10 potężnych gildii. Bolas od miesięcy stara się namieszać w kruchych relacjach między nimi, skłócić je i ostatecznie przejąć nad nimi kontrolę. Te, próbując się mu przeciwstawić, zwołały zgromadzenie, którego celem było przekazanie Nif-Mizzetowi, czyli Smokowi przewodzącemu gildii Izzet, odpowiedniej ilości mocy pochodzącej z Gild Paktu, wystarczającej do pokonania Bolasa. Zebranie okazało się porażką, gdyż Wraska, ówczesna liderka Golgari, zabiła przywódczynię Azoriusa, Isperię, zamieniając ją w kamień. W efekcie w starciu z Bolasem Nif-Mizzet został zabity, a pozostałe gildie skłócone wycofały się do swoich mateczników. Ralzarek, który przejął władzę w Izecie po zmarłym właśnie smoku, zebrał pozostałych sojuszników i postanowił wykonać plan B. Polega on na uruchomieniu urządzenia pewnego rodzaju nadajnika, który miał ściągnąć wędrowców na Rawnikę, żeby mogli stawić opór Bolasowi. Sęk w tym, że dokładnie o to chodziło Elder Dragonowi. Władzę w Azoriusie tymczasem przejął Dovin Ban, który będąc na usługach Bolasa uruchomił
i bronił nieśmiertelne słońce, pochodzące z Ixalanu artefakt stworzony przez Sfinksa Azora, który do jego stworzenia poświęcił swoją iskrę wędrowca. Artefakt ten uniemożliwiał Planeswalkerom opuszczenie Rawniki. Pułapka się zamykała. Bolas tymczasem, nie niepokojony przez nikogo, na głównym placu 10. dzielnicy miasta postawił gigantyczną cytadelę zwieńczoną jego tronem i postawił sobie monstrualnych rozmiarów pomnik. Gatewatch i przyjaciele w składzie Chandra, Jace, Ayani, Jaya, Karn i Teferi siedzieli na Kaladeszu czekając na Gideona, który miał sprowadzić z Dominarii Liliane, zaginioną podczas wydarzeń rozgrywających się w trakcie dodatku Dominarii. Ta jednak, związana kontraktem z Bolasem, znajdowała się już na Rawnice, gotowa w każdej chwili do sprowadzenia armii Eternals. I tu pozwolę sobie na błyskawiczną dygresję, jako że Liliana i jej wewnętrzna walka są super istotnym elementem tej opowieści, który został niedoceniony przez autora książki. Otóż nasza nekromantka ma długą i bujną historię. Jej iskra zapłonęła jeszcze przed Mendingiem, a więc pamiętał na czasy, kiedy wędrowcy byli nieśmiertelnymi niemal bogami. Chcąc odzyskać swoją młodość, urodę i moc, z pomocą Bolasa podpisała kontrakt z 4 demonami. Kotopedem, Grizzelbrandem, Razaketem i Belzenlokiem. Do jej historii będziemy jeszcze nieraz wracać, natomiast teraz ważne jest to, że Lila latami ścigała i zabijała kolejne demony, chcąc odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Na Dominarii okazało się, że ostatni z demonów zrobił z jej brata Licza i panoszy się w jej dawnej rodowej siedzibie. Po jego zabiciu okazało się, że kontrolę nad jej paktem przejął Bolas, w efekcie czego nekromantka nie może się mu przeciwstawić, bo inaczej się rozpadnie. Tatuaże, które często widzimy na jej skórze, to właśnie fizyczne emanacje wiążącej ją umowy. Dobra, pora wracać do głównego wątku. Kiedy wszyscy poczuli zew nadajnika, Gideon wrócił i wspólnie przenieśli się do siedziby Jace'a na Rawnice, który jako Living Guild Pact miał tam swoje biuro. Jego adiutant, Lavinia, wprowadziła wszystkich w bieżącą sytuację. Jace odkrył też, że jego moc związana z liniami mocy Guild Pactu została zakłócona przez Bolasa i na nic mu się nie przyda. Wszyscy mieli nadzieję, że magia, którą dysponował Jace na mocy porozumienia gildii, sprawiająca, że jego słowa były magicznym prawem na Rawnice, o ile mieściły się w obrębie poczynionych ustaleń, pomoże im w walce. Wtedy Tezzeret, inny wędrowiec będący na usługach Smoka, uruchomił Planar Breach, a Liliana rozpoczęła desant pokrytej lazotepem armii zombich, których Bolas zebrał na planie Amonkhet. Ci zaczęli rzeź na mieszkańcach Rawniki. Choć Liliana starała się jak najdosłowniej wypełniać polecenia Bolasa i rzezi dokonywali tylko na ulicach, nie wchodząc do budynków. Generalnie Liliana zakładała, mimo całej swojej sympatii do Gideona i starej miłości do Jace'a, nieuchronną porażkę wędrowców, a ona chciała żyć, mając nadzieję, że tak jak wyzwoliła się spod władzy demonów, tak może uda jej się kiedyś zdjąć jarzmo Bolasa. W międzyczasie na plan przenosiły się dziesiątki, jeżeli nie setki innych wędrowców. Część z nich doskonale nam znanych, jak Dakfaiden, Angrad, Kiora, Vivien, Samut, Huatli itd. Ale również cała masa bezimiennych postaci i kilku nowych bohaterów, takich jak intrygująca Wanderer, czy pochodzący ze specjalnego dodatku Global Series Mu Yangling i Yang Yanggu. W ten sposób poznajemy też nowego białego Planeswalkera Tio Verade, którego pojawienie się na Rawnice było dziewiczym rejsem przez Blind Eternities. Tio pochodzi z planu zwanego Gobakan, pokrytego w dużej mierze pustynią. Dużym problemem na Gobakanie są diamentowe sztormy, które są swojego rodzaju burzami piaskowymi, tylko nieco bardziej niebezpiecznymi. W związku z tym istnieje tam zakon specjalizujący się w magii defensywnej, tworzącej geometryczne tarcze energii osłaniające karawany. Akolitą tego zakonu jest właśnie nasz młody człowiek, który jako zupełny nowicjusz w świecie Planeswalkerów i w ogóle w świecie, który nie jest pustynią, pomaga nam się trochę lepiej zorientować w sytuacji. Rozpoczyna się wielka bitwa, której szale zwycięstwa nieustająco przechylają się to na jedną, to na drugą stronę. Kiedy minął pierwszy szok, wędrowcy próbowali bezskutecznie odeprzeć atak nieumarłych. Dopiero pojawienie się Nisy, która obudziła wielkie, legendarne drzewo Selesni, Witugazy i poprowadziła je przeciw Eternals, sprawiło, że walka przestała być tak beznadziejna. Witugazy, wsparte przez Aurelią, Parhaliona II, Vorela wraz z całą gildią Simic oraz Domriego i podległego mu Gróla, dotarło na główny plac i zdołało zniszczyć gigantyczny pomnik starszego smoka. Krótko jednak cieszyli się ze zwycięstwa, bo chwilę później przez bramę przeszło 4 pokrytych lazotepem bogów Amonkhetu. Bontu, Kefnet, Oketra i Ronas. Powalili Witugazy i zmusili resztę do odwrotu. To był również moment, w którym Domri przypomniał sobie, że został wodzem Gróla dzięki Bolasowi i postanowił zmienić strony. Nie był jego najlepszy pomysł. Cóż,
został pierwszym, który na oczach wszystkich przekonał się, jak działa rzucony przed chwilą przez starszego smoka Elder Spell. Bolas aktywował zaklęcie i nagle wszystkim Eternals wystarczyło jedynie dotknąć któregoś z wędrowców, by pozbawić go iskry i życia. Nikol tymczasem zasysał wszystkie pozyskane w ten sposób iskry do kamienia umieszczonego między swoimi rogami, stając się coraz potężniejszy. Zapanowała panika. Coraz to nowi planeswalkerzy materializowali się w mieście i nieświadomi zagrożenia masowo ginęli. Gatewatch tymczasem zarządził przegrupowanie się. Zebrał wszystkich znanych nam wędrowców i reprezentantów poszczególnych aktywnie biorących udział w konflikcie gildii. Po krótkiej, choć emocjonującej debacie nakreślili plan, podzielili się na grupy i zaczęli go wdrażać w życie. Gideon zniszczył Ronasa Blackblade'em, którego historię Ewelina opowiadała w poprzednim materiale. Raal ze swoim zespołem jakimś cudem wyłączył beacon ściągający kolejnych wędrowców na Rawnikę. Obnik Silis, Doug Fayden, Samut i Karn zniszczyli Planar Bridge, co trzeba było zrobić po jego drugiej stronie, czyli na Amonkhet. Przy okazji spotkali Sarkana i Hazoret, ostatnią boginię funkcjonującą na Amonkhet, która starała się uratować pozostałych jeszcze przy życiu mieszkańców tego świata. Od tej ostatniej wzięli włócznię, którą stworzył i magicznie wzmocnił sam Bolas. Obnik Silis wykorzystał tą okazję i uciekł, w ślad za rannym Tezzeretem, który bronił portalu po tej stronie. Reszta wędrowców, w tym największy złodziej uniwersum, Doug Fayden, dość niespodziewanie wróciła na Rawnikę kontynuować walkę. Tymczasem Kaja wraz z Tio namawiali pozostałe gildie do otwartego przyłączenia się do konfliktu, a nie siedzenia w swoich siedzibach i oczekiwania na zagładę. W ten sposób do walki dołączały kolejno Celestnia, Gruul z nowym, starym liderem Borborgmosem, Golgari razem z Wraską i Kult Rakdosa. Chandra w towarzystwie Lazawa i Sahili pokiereszowała do Winbana i wyłączyła Immortal Sun. W międzyczasie walka nadal trwała. Pamiętacie też, że przytoczone przeze mnie wydarzenia to tak naprawdę wielkie streszczenie tego, co miało miejsce na Rawnice. W książce znaleźć można dodatkowe smaczki, jak chociażby postać Raad i Hekary, które choć nie były wędrowcami, to odegrały rolę w negocjacjach między gildiami. Pojawiają się również ciekawostki o samych Planeswalkerach. Dostaliśmy chociażby na piśmie potwierdzenie, że Ralzarek i Tomik są kochankami. Czy też, że Mowu podróżuje wraz z Ying Yangu nie dlatego, że jest wędrowcem, a dlatego, że jest materią nieożywioną, a dokładniej kamieniem. Gdzieś tam dostajemy też rzut oka na dwójkę wędrowców, którzy zamiast walczyć z wiecznymi, biją się między sobą. Mam tu na myśli litomancerkę Nahiri i wampira Sorina, który wreszcie dzięki nadajnikowi Mizeta zdołał wyzwolić się z wiążącej go ściany, w którą został wtopiony, o czym opowiada jeden z naszych filmów. Pojawiają się też ciekawe postaci, jak Samut, która zabijając Eternali żegna ich z imienia i nazwiska, bo znała te osoby, którymi byli przed przemianą. Czy Angrat, Minotaur, który znowu dał się zwieść i swoimi płomiennymi łańcuchami próbował wygrywać. Nie dla chwały, nie dla samego faktu pokonania Bolasa, a tylko po to, by wrócić do córek i spędzić z nimi trochę czasu. Okej, jako że wszystkie zadania zakończyły się sukcesem, wszyscy zebrali się raz jeszcze tym razem, żeby wykonać tak zwaną operację Desperację, czyli środek zapobiegawczy Nif-Mizeta. Smok uchronił swoją duszę przed śmiercią dzięki Firemind Vessel. Tymczasem przedstawiciele wszystkich gildii z pomocą Nisy odnowili przerwane przez Bolasa linie mocy Guild Paktu, dzięki czemu wskrzesili Niva, czyniąc z niego nowy Living Guild Pact. Niv zniszczył atakującą zgromadzenie Kefnet, ale zużył do tego większą część otrzymanej mocy i wypadł z walki. Jace ze swoim zespołem próbował w międzyczasie wyeliminować Lilianę, ale wsparta przez Bolasa zdołała przeżyć zarówno ataki Vivien, Teferiego, jak i samego Jace'a. W tej sytuacji część wędrowców niepowstrzymywanych już przez Immortal Sun opuściło Rawnikę, zostawiając jej mieszkańców na pastwę losu. Reszta jednak postanowiła stawić czoła Smoku i jego armii. Ostateczna bitwa przypominała trochę to, co wydarzyło się w ostatnich Avengersach. Chandra uruchomiła ponownie Słońce, żeby przypadkiem Bolas im nie uciekł i postanowiono rzucić wszystkie siły do ataku, licząc, że słynne czarne ostrze w rękach Gideona zdoła zabić Smoka. Przez wszystkie nie mam tutaj na myśli jedynie wędrowców, a również gildie i ich przywódców. Spektakularna bitwa przyniosła wiele ofiar, a każdy wykorzystał swoje możliwości do maksimum. Nawet Nahiri i Sorin przerwali walkę i włączyli się do właściwego konfliktu. Bohatersko zginął Doug Fayden, a Liliana targana wątpliwościami, ponieważ z jednej strony chciała wesprzeć ludzi, których mimo wszystko uważała za przyjaciół, a z drugiej pozostać przy życiu, zestrzeliła Pegaza, na którym leciał Gideon. Bitwa zdawała się być przegrana.
Kiedy na scenę wkroczył sam wielki demon Rakdos i na swoich nietoperzych skrzydłach podwiózł właściciela Black Blade'a wprost do Elder Dragona, zanim ten zdmuchnął go za horyzont. Tylko że tu czekało rozczarowanie, miecz gdy tylko zetknął się z Bolasem, rozpadł się na kawałeczki, a sam Gideon ledwo uszedł z życiem. To wszystko jednak widziała Liliana i to przeważyło ostatecznie szalę jej wewnętrznej dysputy. Nieudany atak Gideona wystarczył do tego, żeby uznała, że jest gotowa się poświęcić dla dobra sprawy i wysłała wszystkich pozostałych Eternals przeciw Bolasowi. Tatuaże na jej ciele zapłonęły i od razu zaczęła się rozpadać. Proces przerwał jednak Gideon, który wziął na siebie ciężar dezintegrującego zaklęcia i oddał życie za Lilianę. Armia Wiecznych zmieniła front i ruszyła na Smoka. O ile Blackblade okazał się być kolejnym elementem układanki starannie przygotowanym przez Bolasa, by zmylić i dać fałszywą nadzieję wędrowcom, o tyle włócznia Hazoret, którą Niff-Mizzet w całym zamieszaniu wbił Bolasowi w ciało, zrobiła na nim niemałe wrażenie. Nie bardzo wiedział, co to jest i jak się tego pozbyć. Bolas zmarnował tak dużo czasu, że nie zdołał do końca odeprzeć ataku Eternals. Jeden z ocalałych jeszcze bogów, Bontu, wszedł w fizyczny kontakt z Bolasem. Wyssał wszystkie zgromadzone przez niego iskry, włącznie z tą należącą do naszego smoka, i się rozpadł. Sam Nicol Bolas był zbyt potężny, żeby tak po prostu zginąć. Mimo ran i utraty iskry, nadal był przecież Elder Dragonem. Tyle, że znacznie słabszym Elder Dragonem. I tu na scenę potajemnie wkroczył Ugin, który okazał się być architektem porażki Nicol Bolasa. To on pomógł przetrwać duszę Niff-Mizzeta, to on nakierował Sarkana na Hazoret i to w końcu on namówił bezużytecznego do tej pory Jace'a do stworzenia iluzji rozpadającego się Bolasa. Finalnie to ponownie on przeniósł swojego brata na ich wspólny, sekretny plan medytacji. Na Rawnicę rozpoczęto świętowanie, liczenie strat i odbudowę zniszczonego miasta. Kaja złożyła przysięgę i dołączyła do Gatewatch. Również Nissa odnowiła swoją. Dodatkowo zarządzono pościg za sługami Bolasa, które zdołały uciec, a powinny ponieść konsekwencje czynów dokonanych na Rawnicy. Wyznaczono zespoły pościgowe za Dovinbanem, Tezzeretem i Lilianą, która w mniemaniu gildii za późno podjęła decyzję o zmianie stron i choć miała być potraktowana łagodniej, to nadal surowo. Jedynie Jace, mimo że jego relacje z Wrazką się bardzo mocno zacieśniły, nie był do końca zadowolony. Czuł, że znowu wszystkich oszukał. Wierzył jednak, że Ugin dał mu ku temu dobry powód. A brzmiał on następująco. Bolas już raz powrócił z martwych, na dodatek jeszcze potężniejszy niż poprzednio. Czy więc, biorąc pod uwagę staranność i cierpliwość, z jaką wszystko zaplanował, możemy sobie pozwolić na założenie, że nie przygotował się zupełnie na ewentualną porażkę i śmierć? A raczej nie. Istnieje natomiast dość duże prawdopodobieństwo, że nie przewidział, że jego brat bliźniak nadal żyje i uwięzi go na planie medytacji, będąc jednocześnie jego strażnikiem na wieczność. Iluzja, którą stworzył Jace, miała natomiast sprawić, że nikt za wyjątkiem samego Jace'a i Ugina nie będzie wiedział, że Bolas nadal żyje, a przez to nikt nie będzie próbował go celowo uwolnić. Muszę przyznać, że opowiadając wam o tym, mam wrażenie, że brzmi to znacznie lepiej niż na kartach książki. Strasznie jestem ciekawy, dokąd nas teraz zaprowadzą Wizardzi. Czy Garuk wróci ze swoich polowań, czy będziemy obserwować pościg Gatewatch za uciekającymi Tezzeretem, Lilą i Dovinem, a może sprawdzimy, co też knuje Obnixilis, Tibalt i reszta szemranego towarzystwa. Co przyniesie Magic 2020, pewnie zaczniemy dowiadywać się już niedługo. Tymczasem zapraszam was do śledzenia nas w mediach społecznościowych i na naszych streamach. W następnych odcinkach wracamy już do normalnego porządku wydarzeń. Do zobaczenia, cześć!